Halo, witam państwa, ja jestem oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku z... Halo, witam państwa, jestem Oskar, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Vlogów dawno nie było w ogóle nic innego oprócz Taerna przez chyba 3 miesiące. W sensie to nie tak, że ja nie chciałem nic innego nagrywać, chciałem, naprawdę. Parę filmów nagrałem, tylko wychodziły trochę słabe i stwierdziłem, że nie będę ich rzucał. Tak czy siak, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie, takim poza Taernowym, którym będziemy dzisiaj życzyli sobie wesołych świąt, którym będziemy sobie składali życzenia noworoczne, ponieważ mamy nowy rok 2020, chcę trochę powiedzieć o tym, co planuję. A żeby nie było tak nudno, dzisiaj będą nam towarzyszyły kanały i filmy, takie jak na przykład Piast Gliwice TV. Życzenie na nowy rok 2020 od naszych Gliwiców. Generalnie zakładam swoje słuchawki i oglądamy naprawdę bardzo fajne filmy. Jeżeli chcecie więcej filmów, takich, których oglądam inne filmy, zostawcie oczywiście kciuka. Przypominam, Taern, sobota i środa, a my sobie obejrzymy. Kochani, będę oglądał te filmy, będę też przy okazji trochę do was mówił. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nowy taki rok, nowy czas, trochę przemyśleń. Żeby wygrywali, żeby fajnie było. Fajna atmosfera na stadionie. Dokładnie właśnie tego wam życzę, żebyście wygrywali, żeby zawsze było fajnie i żeby była dobra atmosfera na stadionie. 2020 rok. Jakby nie spodziewałem się, mówiąc to samo rok temu, że wytrwamy do takiego momentu, że ja wytrwam na YouTube do takiego momentu, że będę nagrywał w 2020 roku, kiedy zaczynałem w 2012. Wow! Jest to coś naprawdę dla mnie wielkiego, bo ten rok jest taki troszeczkę, no, przełomowy, myślę, bo mi się trochę kanał w końcu rozwinął. O tym za chwilkę. Na pewno nagramy podsumowanie, to chcę już powiedzieć. Na pewno nagramy podsumowanie, tak jak było rok temu. Rok temu to podsumowanie było strasznie zamolone i nie podobało mi się, chyba je nawet usunąłem. Więc w tym roku nagramy sobie lepsze, ciekawsze, bardziej dynamiczne podsumowanie roku 2019 na moim kanale. Co ciekawego robiłem, co się działo, jakieś fajniejsze wydarzenia, tak jak na przykład było PGA rok temu, tak teraz też coś ciekawego może tutaj wkleimy. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, mam dla was konkurs. Mam dla was konkurs, ponieważ nie tylko Taern dzisiaj świętuje, bo to jest nowy rok dla wszystkich. Jest to prezent zarówno noworoczny, jak i świąteczny, ponieważ nie nagrałem filmu świątecznego. Zawsze nagrywałem film świąteczny i w tym roku zapomniałem, w sensie nie miałem kiedy nawet go nagrać i jest mi bardzo przykro z tego powodu, więc nagrywam film noworoczny. Do wygrania jest najbardziej wystrzałowa rzecz. Będzie to albo koszulka, albo kubek. Niech zwycięzca sobie wybierze jedną z dwóch rzeczy. Myślę, że kubek będzie taki bardziej mniej cringe'owy. Więc do wygrania jest taka rzecz. Jeżeli chcecie wiedzieć, co trzeba zrobić, żeby wygrać, napiszcie w komentarzu wasze postanowienie noworoczne. Oryginalnie, co nie? Wasze postanowienie noworoczne. Jedna rzecz, trzy słowa o tym, że chcę schudnąć, nie dadzą wam wygranej. 14 tysięcy stron na temat tego, co byście chcieli, mnie zanudzi na śmierć i prawi, że będę spał. Więc napiszcie coś ciekawego, ambitne, może to być śmieszne, może to być poważne, może to być jakieś z błędą na końcu, cokolwiek. Ja będę to na live prawdopodobnie, ewentualnie na nagraniu w kolejnym odcinku czytał i wybiorę jedną osobę, która wygra kubek lub koszulkę. Jeżeli pytacie, jaki to jest kubek lub koszulka, macie do wyboru dwie opcje. Albo z logiem LBF, tak średnio, albo, co jest o wiele ciekawsze moim zdaniem, z dowolnym napisem, jaki byście chcieli ode mnie i jeszcze dodatkowo myślę, że jak tu jakiś taki, nie wiem, swój własny podpisik to wrzucić czy coś, taki wiecie, nie? Tam, że ej, to ode mnie, nie? Może na opakowaniu bym coś napisał, w sensie, nad tym jeszcze pracuję, bo jak na przykład na koszulce się podpiszę, to chyba trochę średnio, co? Bo chyba się tego nie robi zazwyczaj, a jakbym się podpisał na kubku, to chyba też trochę średnio, bo chyba to się trochę zmyje przy pierwszym lepszym myciu, więc myślę, jak to jeszcze wprowadzić, ale dowolny tekst, jaki chcecie, może to być dla najlepszego widza, nie? Coś. Taki kubeczek lub taka koszulka, może to też być cokolwiek innego, może to być, nie wiem, koszulka od Justina Biebera, nie? Może być taki napis, więc niech sobie zwycięzca tego konkursu wybierze, ja do niego napiszę na Facebooku prawdopodobnie lub na jakimś innym tam poczcie, dogadamy się, konkursik taki będzie. I nie chlejcie tyle, bo alkohol to jest złe, nie pijcie tyle. Śmieszne. Dokładnie tak, tego też wam życzę. Nie pijcie tyle, mam nadzieję, że po Sylwestrze jesteście cali i zdrowi, że nie piliście tyle. Dziękujemy, życzenia noworoczne Zaborów City za takie piękne życzonka. Kochani, wiem, że jest za dużo Taerna na kanale i wy to lubicie, w sensie większość z was, ale są ludzie, którzy Taerna nie lubią i chcieliby obejrzeć też inne filmy. Będę nagrywał inne filmy w tym roku, to chcę powiedzieć. Będę nagrywał, spokojnie, nie musicie mnie unsubować, naprawdę. Będę nagrywał inne filmy. Jakie to będą filmy, tego dokładnie nie wiem. Chcę troszeczkę też porobić filmy poza domem na pewno. Mam jeden bardzo fajny film, więc nie wiem dokładnie jeszcze, co będę nagrywał. Myślę nad contentem cały czas. Mam takie, wiecie, mam taki wielki schemat do planowania i sobie tam planuję, więc będę sobie jakoś to kombinował. Baloci, dziękujemy ci za takie piękne życzenia noworoczne. Tobie również życzę i wam życzę pomyślnego nowego roku 2020. Dwukropek, buzia. Chciałbym także powiedzieć o tym, co bym chciał osiągnąć w tym roku, bo to jest moim zdaniem trochę istotne. Słuchajcie, chciałbym po pierwsze pobić wszystkich. W sensie nie w takim dosłownym sensie.
chciałem pobić wszystkich moich YouTube'owych kolegów. I słuchajcie, ja mam tutaj na swoim kanale, jak się wejdzie na mój kanał YouTube, mamy tutaj takie rzeczy. Muszę wam pokazać screenowo, bo to nie nagrywam, więc posty wam pokażę to. Mam na tym moim YouTube'owym kanale kolegów. Mam tutaj Mydziasa, mam tutaj nieaktywnych, mam tutaj Moliena, Rzeckiego. Chciałbym w tym roku, może niekoniecznie wszystkich, bo chyba Rzeckiego nie pobiję, ale tą całą tutaj gromadkę ludzi przebić subskrypcjami. Mamy 771 subskrypcji w tym momencie i codziennie ta liczba rośnie. Tak patrzyłem sobie, porównywałem, mam największe przyrosty z tych wszystkich ludzi, więc chcę ich wszystkich w tym roku zjeść. Pozdrawiam oczywiście panów serdecznie, oczywiście filmy z tymi panami też będą się pojawiały. Mamy w planach przynajmniej z 3 osobami z tej listy nagrać jakiś filmik, więc wbiłem na pewno już 500 subskrypcji, macie tutaj cele, teraz wam pokazuję, macie cele, jakie chcę tutaj osiągnąć, będą oczywiście się zwiększały, więc podsumowując, chciałbym tak, może niekoniecznie od razu 5000 subskrypcji do końca tego roku wbić. Czy to się uda, zobaczymy. Na pewno minimum kompletne, jeżeli to mi się nie uda, to będę robił wszystko, będę robił 24-godzinne live w grudniu za rok, żeby pobić swój stary kanał w ten rok, czyli mieć subów tyle w tym momencie, 2,93, tyle subskrypcji chciałbym na pewno wbić. Na pewno, w ogóle nie ma opcji, żebym tego nie wbił. Zamknę kanał, jeżeli tego nie wbiję chyba, nie? Więc taki jest mój pomysł na nowy rok. Odrobiny ciepła dzięki ludzkiej życzliwości, odrobiny światła w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi, radości w smutku dzięki ludzkiej miłości i nadziei na lepsze jutro w chwilach niepokoju. Nowy niech przyniesie dużo zdrowia, wiele radości, a przede wszystkim szczęście w miłości. Szczęśliwego nowego roku. Zawsze chciałem być księdzem kiedyś. Kochani, nie wiem, co tu jeszcze mówić. Nie wiem, koniec filmu chyba już będziemy robili. Chciałbym jeszcze raz pożyczyć wszystkim szczęścia. Piszcie swoje postanowienia noworoczne. Ja jestem z Gordonem ugadany już, że będzie kubek lub koszulka na zamówienie, na mój koszt oczywiście, żeby nie było. Z waszym dowolnym napisem lub też logo. Może być logo i napis, czemu nie, ale to chyba trochę drożej wyjdzie, ale damy radę. Więc taki konkursik, żebyście też coś mieli poza tajernem. Żegnam się z wami, do zobaczenia, papa, cześć. Ja jestem Oskar, czemu ja to mówię? Nie wiem. Do zobaczenia, siema, elo! A jeżeli macie jakieś pomysły, co ciekawego mógłbym nagrać poza grami, nie gry, no to dajcie znać, bo mogę coś takiego ponagrywać, bo jestem w sumie otwarty na wasze pomysły, więc dajcie znać, czemu nie?